No co wy się tak patrzycie? Jestem tutaj tak jak wy, ale czemu tu jesteś? Najwidoczniej dlatego, że Remember mnie zabił, a to pizda. Mnie też on zabił. Dobrze, że jesteś nareszcie jakiś normalny pojeb. Teraz mocno przemiałeś pałkę pana Wacława. Chcę zwiedzać anal, jakby dał twardy kałnierz namiał swoją stopą. Chcę zwiedzać anal. Szatan, on też chce zwiedzać anal. Zapadłem się w kał po raz pierwszy, lecz nie w pierwszy lepszy anal. Zapadłem się w kał. Szatan! On także zapadł się w kał. Ja wiem, że to wstyd nie robić nic, kiedy trzaska ci obyt. Muszę wiedzieć, kto zacz, gdy rozwieram zwieracz. Po prostu zwiedzać anal. Po prostu zwiedzać anal. Po prostu zwiedzać anal. Jak każdy przestępca trzeba zwrócić uwagę na to, iż nie jest się samemu w tym świecie zła, dlategoż to muszę sprawdzić, z kim mam jeszcze do czynienia. No więc tak, jedną organizację przestępczą już z nami są to Horacjusze dowodzone przez tego gniota Rememba. Tych muszę pokonać na pewno, ale patrzmy dalej. Kolejną organizacją są Jeźdźcy Wiatru, niegdyś dowodzone przez Lerna Stonkoła, teraz przez Błotniaka Rewolwerowca. Koleś wydaje mi się jakiś znajomy. Najlepiej wziąć ich pod obserwację, bo mogą być dla mnie groźni i przeszkodzić w planach. Team Apokalipsy. Grupa już nie istnieje, więc bardzo dobrze, jednego wroga mniej. Bractwo Miecza. Organizacja rozwiązana. Miała tylko 4 członków, więc zmieść ich z powierzchni ziemi to byłaby pestka. No i ostatnia, czyli Zakon Ciemności. Dowódca Rexar. Ostatnio nie zauważono ruchów. Najprawdopodobniej grupa rozwiązana. Nie znam ich i mam ich w głębokim poważaniu. No to chyba wszyscy. Kto śmie mnie atakować? No w dupę. Mogłem się tego spodziewać. Wiedziałem, że Remembo mnie zaatakujesz. To było do przewidzenia, gniocie. Zaraz. Nie znam żadnego Remembo i nie jestem jakimś Remembo, tylko nazywam się Wiktor Kraszek, twoja śmierć i przywódca panków. Szykuj się na wpierdół. Jesus Christ. Kiedy oni ten pieprzony mecz zakończą? Trwa on już całe wieki, a ja nie mam w ogóle czasu. Ałałał, zamknij w końcu tą paszczę. Ale to boli. Co cię znowu boli? No wiesz, o co mi chodzi. Ano tak, mogłeś nie zabierać temu dzieciakowi lizaka. No powiedz mi, do licha powiedz mi, kto by przypuszczał, że to będzie synulek najlepszego boksera na świecie? To trzeba było nie ryzykować. Dobra, już dobra. A teraz zamknij ryja i czekaj. O ty w mordę, nie będę frajerem i się sam stąd wydostanę. Czy będzie ci się to podobało, czy nie? No i na chuj to zrobiłeś dynamitem, a znasz lepszy sposób. A zresztą, i tak ci się należało, błehehe. Dobra kurwa, wstawaj i idziemy na stanowiska, ale mnie wszystko boli. Jestem do niczego. Chcesz, żebym zaprzeczył, a co, marzenie nie boli. O tym to ja wiem, ale bądź już cicho i chodź, bo mnie krew zalewa na myśl o tym, jak nas przejrzą. Błotniak, mam takie jedno pytanie. Czego znowu? Nie chcę ci przeszkadzać w myśleniu, o ile to robisz, ale po co my tu jesteśmy tak w ogóle?
Musiałeś to robić. Nie musiałem, ale cholera woli. Jeszcze raz o to zapytasz, a będzie mocniej, że już nie usiądziesz na tej swojej obsranej dupie. Ale ja naprawdę nie wiem, kim oni są. Wiem, że dwóch z nich to synowie Horusa Hotona, Bill i Michael. Reszta to pewnie ich koledzy. Jako, że Horus i Bractwo Miecza to mój wróg, więc muszę dać im nauczkę, żeby się do mnie nie wtrącali. Ale czemu? Nie lubię zabijać dzieci. Echoli, nigdy chyba nie zrozumiesz tej polityki. No już, dobrze, nie płacz. Dobra chłopaki, to my chyba idziemy do domu, bo i tak byliśmy tu zbyt długo, a ojciec się pewni piekli. A przyjdziecie tu jutro? Podobno jakiś oficjalny mecz będzie. No pewnie, że pójdziemy, ale już idziemy, Michael. Nara wszyscy. No nareszcie w dupę. Już myślałem, że nie wytrzymam nerwowo i zrobię ci na mordzie Saharę. A to taka pewnie miejscowość na Antarktydzie. Powiedz mi, co ty miałeś z geografii, że co? Dobra, już nieważne. Chodź. Masz kasę na autobus? Tak, ale się boję. Coś ty powiedział? Boję się, bo czuję, że zaraz coś się stanie. Oj, przestań już dramatyzować. Ty zawsze coś przeczuwasz. Ale teraz naprawdę czuję. Co czujesz? Czuję, że nie jesteśmy tu sami. Czemu pan zabił mojego brata? Nie, niech pan tego nie robi. Ja nie chcę umierać, ja chcę żyć. Zdychaj.